Dobrze, i teraz tak. Co przede wszystkim? Jeżeli chciałbym, żebyście umieli korzystać z pozycji waszego ciała. Otóż pozycja waszego ciała może mieć dla was, jeżeli chodzi o modlitwę, w różnych sytuacjach różne znaczenie. Ta sama modlitwa, którą będziesz się modlił stojąc, przyniesie inne efekty, gdy się będziesz modlił klęcząc albo leżąc na twarzy. Już Derek Prince zauważył, stary fundamentalista, że kiedy wchodzimy w przestrzeń oddawania Bogu czci na poziomie świętości, czcimy Boga, to w pewnym momencie tylko pozycja naszego ciała jest w stanie oddać to, co chcemy wyartykułować naszym sercem. Dlatego to jest istotne. Ludzie nie rozumieją tego. Ale ja nie chciałbym psychologizować tutaj, bo to nie ma potrzeby takiej. Chodzi o to, żebyście to robili po prostu. Nie bójcie się różnych form bycia przed Bogiem, jeżeli chodzi o podstawy waszego ciała. Tańczcie przed Nim. Uczcie się tego. Kto z was nie tańczył, niech tańczy. Możecie się klęczeć, leżeć na twarzy. Dla tradycjonalistów teraz, bo są różne duchy, są teraz są na przykład właśnie te duchy takie liberalne, które, wiecie, są gdzieś nad tymi liberalnymi kościołami, które tam nie mają, że tak powiem, żadnych zasad bożych w swoim życiu, to właśnie dla takich liberalnych ludzi, to te postawy ciała mogą być bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. Ktoś jest taki nowoczesny, taki wyluzowany totalnie, to niech się nauczy modlić na klęczącą. Niech się nauczy, w jaki sposób swoje ciało, swoją fizyczność uniżyć. To trzeba zrozumieć, do czego to ma nam służyć. Są też konserwatyści jacyś w świecie, którzy nie wyobrażają sobie, żeby przed Bogiem być na luzie. Jeżeli takie duchy konserwatystów nad tobą w ogóle próbowały zapanować, no to najbliższa modlitwa na go. Albo najbliższa modlitwa na sedesie. Albo nago na sedesie. Wiecie, o co chodzi? Podwójnie walimy diabła. Z góry i z dołu. Rozumiesz? Bo są tradycjonaliści, że on w ogóle nie, wiesz. To był taki, na przykład taki duch, na przykład gdzie takiego demona widzimy? Gdzie Piotra atakuje taki demon. Piotra, świętego Piotra, kiedy Jezus stał z martwych i Piotr tam już oczywiście zrezygnował, mówi, chodźcie łowić ryby, poszli ryby łowić w ogóle. Taki zachęcił w ogóle pierwszy papież. I oni poszli, idziemy łowić ryby, poszli łowić ryby. I tam Jezus stanął im na tym. I tam oczywiście Jan mówi, o Pan jest, prawda? I co jest tu, i to jest mocny temat, jest napisane, Piotr włożył na siebie szatę i skoczył do wody. Ubrał się, stał na gołą klatę na łodzi i długi. Jak usłyszał, że Pan na brzegu, to rozumiesz, o co chodzi? Przecież do skoczenia w wodę to się zdejmuje ubranie. A ten wziął w ogóle, włożył ubranie. Ja mówię, co za demon za tym stał? Mówię, Boże kochany. Mówię, Piotr się ubrał przed skokiem do wody. Bo Pan tam jest. Bo do Pana trzeba, z gołą klatę do Pana nie idziemy. Do Pana w odzieniu. Wiesz, o co chodzi? I to jest szok. Bo to różne duchy stoją, albo liberalne, albo konserwatystów jakieś, konserwy jakieś. I to trzeba łamać w modlitwie. Jak ktoś ma takie skrzywienie, to z tej strony, jak ktoś ma takie, to z tej strony. Rozumiem, o to chodzi. Gdyż każda ścieżka pańska ma być jaka? Prosta. Każdy dół ma być podniesiony, każda góra poniżona. Nieważne, jak cię tam diabeł zgiął w tym.
Rozumiesz? To bardzo ważne jest. Dla wielu ludzi staniecie nago przed Bogiem i modlenie się, to był w ogóle krok jak w kosmos. Co pomyśli Pan? No bo on nie wie, co tam masz. Bo nie, akurat, ale on nie wie, jest pewnie zaszedowany. No weź. Upierz się, nie mogę patrzeć na Ciebie. Stworzyłem Cię takim, ale weź. Wiesz, o co chodzi? Szok. Ale takie są w ludzkich głowach. Musi ubrać przed Ciebie albo... Ktoś tam, ci z Was, którzy byli w Izraelu, wiecie, jak tylko w gaciach krótkich nie można było wejść do świątyni jakiejś tam. Rozumiesz? Musiałeś się przypasać, człowieku. Ja się przypasałem, pamiętam, takim lecznikiem wyglądałem jak w spódnicy. W spódnicy chłop mógł wejść. W krótkich gaciach kwiatki nie. Ja mówię, co za kraj? Człowieku, szok. Ja też mówię, modlitwa twoja, ona musi wyjść z tego systemu, schematu. I teraz tak. Zacznę od... od czego? Zacznę od... O. Co jest ważne? Żeby realnie twoja modlitwa nabierała w ogóle, żeby ona się rozwijała, to ty musisz trenować chodzenie w bezstresowości w ogóle. Stres to jest ogromny wróg i akurat ze stresem przede wszystkim musicie się nauczyć rozprawiać, jeżeli chodzi o życie modlitewne. Bo w ogóle życie modlitewne, powiem inaczej, modlenie się pod wpływem stresu, no to cię rozkalibruje w ogóle. Dlatego chcę, żebyście uczyli się systematycznego odstresowywania. Ty nie możesz chodzić w stresie. A więc do swojej komory dołącz odstresowywanie. Na dzień dobry. Nie później, tylko na początku. Usiądź sobie wygodnie. I zacznij się modlić. Powiedz: Boże, dziękuję Ci, że mam spokojny umysł. I teraz nakazuję, żeby wszelki stres ode mnie odszedł. Nakazuję, aby stres od głowy do nóg odszedł z całego mojego ciała. Są punkty gromadzone, w których się gromadzi kortyzol. Tutaj, na czubku głowy. Nad oczyma. Pod oczyma. Na skroniach. Pod nosem. Na brodzie, za uszami, pod obojczykami i na końcówkach paznokci. Znaczy tam, gdzie się zaczynają, jak się to nazywa, macierz czy co to. Tu. I normalną rzeczą w moim życiu modlitewnym było to, że ja rozbijałem stres. I dzisiaj robię też w taki sam sposób. Dzisiaj nie robię tego tak często, jak robiłem to kiedyś, bo kiedyś tutaj usiądę. Bo kiedyś byłem bardziej stresującym się człowiekiem o milion razy niż dzisiaj. Dzisiaj się w ogóle, ja się dzisiaj stresuję powiedzmy 10% w stosunku do tego, co kilka lat temu. Natomiast mój rozwój życia modlitewnego był ściśle związany z tym, że ja wstawałem rano i rozbijałem stres. Bierze się trzy palce w jednej ręce i w drugiej i się puka w te miejsca kilkakrotnie. I nakazuje się, żeby stres odszedł. W imieniu Jezusa kortyzol spadasz do poziomu, który ustanowił Bóg. Tkanki jesteście oczyszczane z wszelkich toksyn. W imieniu Jezusa
Nakazuję w tej chwili, aby endorfiny się wydzielały prawidłowo. Zobaczcie, co robię w tej chwili. Rozwalam stres na poziomie modlitwy władzy. Nakazuję, aby kortyzol, który niszczy mój organizm, spadł do poziomu, który ustanowił Bóg. Nakazuję, aby określone hormony mi się zaczęły wydzielać. Nakazuję, aby endorfina się wydzielała prawidłowo. Rozumiecie, co robię? Modlę się. Stawiam siebie w centrum i się oczyszczam. Bo stres to trucizna. Rozumiecie? Chrześcijanin zestresowany to chrześcijanin otruty. Otruty. Fizycznie. Ty w ogóle nie wiesz, że ty źle myślisz wtedy. Nam się wydaje, że my myślimy prawidłowo, ale wysokie poziomy kortyzolu w naszym ciele powodują, że my nie myślimy prawidłowo, nie myślimy konstruktywnie. I też modlitwa nasza nie będzie modlitwą konstruktywną. Ona będzie jakaś, ale ona nie będzie spełniała swoich funkcji. A więc się tego uczymy. Nie bójcie się tego robić. Nie uważajcie, że to jest mało duchowe. To się mieści w tych samych kategoriach, co uklęknięcie. To się mieści w tych samych kategoriach, co położenie na twarzy. Czyli coś z naszym ciałem robimy. Rozumiecie? Coś robimy z naszym ciałem. Mówimy najpierw do przeszkód, które stoją na drodze rozwoju modlitewnego. Po tego typu działaniach, po kilku tygodniach zobaczycie, co się będzie działo z waszym życiem modlitewnym. A w ogóle, co w ogóle się będzie działo z wami. Kiedy kortyzol systematycznie, bo w jednej chwili możesz odczuć ulgę, natomiast po kilku dniach utrzymywania się kortyzolu na prawidłowym poziomie, ty będziesz w szoku, jak ty będziesz myślał. Raptem zobaczysz, że ty myślisz tak konstruktywnie, że się w głowie nie mieści. Rozumiem? Stres to twój wróg. W czasie, kiedy gromiłem stres, nakazywałem też, aby mój umysł pracował prawidłowo. Modlitwa wyglądała tak: Boże, ja w imieniu Jezusa nakazuję, aby pracował umysł mój tak, jak u Twojego Syna. Ja chcę odczuwać tak, jak Twój Syn. Ja ogłaszam teraz, że czuję tak, jak Jezus. Że wszystkie moje emocje są takie, jak u Jezusa. Ogłaszam, że mam spokojny umysł. Ogłaszam, że jestem myśli Chrystusowej. Ogłaszam, że myślę konstruktywnie. Ogłaszam, że jestem spokojny wewnętrznie. Jestem spokojny w duchu, duszy i ciele. Zobaczcie, to jest modlitwa. Cały czas modlę się. Nie ma w tej modlitwie w tej chwili modlenia się wstawienniczego, nie ma w tej modlitwie takich rzeczy. Jest w tej modlitwie co? Uzdatnianie świątyni do tego, aby pełniła sakralne funkcje. Świątynia musi być uzdatniona, wysprzątana. O czym mówi Pismo Święte? Jak ma wyglądać świątynia? Ludziom się w ogóle wydaje, że to są takie mistyczne sprawy. To nie, nie. Nie w tym wypadku. Twój umysł musi być spokojny, abyś mógł się modlić. Dlaczego ja lubię od czasu do czasu w samotności być? Dlatego, że mi się umysł uspokaja. Umysł mi się uspokaja. Nie przejdziesz w życiu modlitewnym tematu swojego umysłu. On ci może stanąć na drodze albo stać się twoim przyjacielem. A więc musisz rozwalać stres, musisz uczyć się wyciszać, musisz uczyć się w modlitwie nakazywać, aby twój umysł pracował prawidłowo, aby twoje emocje prawidłowo funkcjonowały. Rozumiecie? I polecimy sobie tak. Modlitwa adoracyjna. Ojcze, ja dziękuję Tobie,
że Ty jesteś Bogiem życia, że Ty jesteś silny i mocny, że Ty jesteś tym, który wszystko może, że Ty jesteś tym, na którym można się oprzeć. Boże, Ciebie nikt nie zwyciężył, Boże, Ciebie nikt nie pokonał, Boże, Ty jesteś niezwyciężonym Bogiem, Boże, nie ma takiego człowieka na świecie, ani takiego anioła w niebie, ani takiego demona pod ziemią, który byłby w stanie przeciwstawić się Twojej woli. Twoje słowo jest silniejsze niż wicher, Twoje słowo jest potężniejsze niż morze, Twoje światło jest większe niż światło słońca i gwiazd. Boże, Ty jesteś Bogiem potężnym. Boże, Ty jesteś Bogiem dobrym. Niczego mi nie brakuje. Jestem zupełnie zaopatrzony. Boże, dziękuję Ci, że mam co jeść i co pić. Że Ty mnie zaopatrujesz każdego dnia w te proste rzeczy. Boże, dziękuję Ci, że nie siedzę w więzieniu. Boże, dziękuję Ci, że nie muszę ćpać każdego dnia. Boże, dziękuję Ci, że mam żonę i dzieci. Boże, dziękuję Ci, że mam dach nad głową. Boże, to Ty jesteś święty. To Ty jesteś tym, który jest światłością nieprzeniknioną. To Ty jesteś tym, który jest Bogiem, który mówi do mnie z otchłani. Boże, uwielbiam Ciebie. Boże, dziękuję Ci za każde Twoje słowo. W ten sposób adorujesz Boga. To jest modlitwa adoracyjna. Możesz śpiewać. Możesz głośno krzyczeć. Jeżeli jeździcie samochodami, jesteście w samochodzie, spędzacie jakiś czas w samochodzie w ciągu dnia, to jest czas na modlitwę adoracyjną. Możesz wtedy krzyczeć w tym samochodzie. Możesz podnosić głos. Możesz wywyższać Boga. Nie marnować czas na słuchanie mnie w radiu. Nie słuchaj mnie w tym samochodzie. Módl się do Boga. A nie słuchasz moich kazań. Albo słuchasz muzyki. Po co? A to jest nasza płyta uwielbienia. Fajnie. Raz ją przesłuchałem. Przesłuchałem ją kiedyś. Ta płyta dla niewierzących. Żeby ich dotykał Święty Duch. Sam sobie śpiewał. Nie będę słuchał uwielbienia. Proszę. Sam sobie śpiewał. Rozumiecie, o czym ja teraz mówię? Mówię bardzo ważne rzeczy. Bardzo ważne. W ten sposób spędzenie czasu za kierownicą zmieni bardzo dużo. Albo kiedy się idzie na spacer, albo się kiedy idzie na siłownię i ćwiczy się, jakieś pieprzone tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum leci z tyłu w głośniku. Rozumiesz, o co chodzi? To jest na to czas. W tej modlitwie nie musisz używać za bardzo umysłu. W tej modlitwie nie musisz się skupiać. W tej modlitwie masz wywyższyć Boga mocy, Boga dobroci i Boga świętości. Oto modlitwa adoracyjna. Tu nie potrzeba żadnych okoliczności. Jesteś w stanie tą modlitwą zakrzyczeć telewizor, który jest w ogóle gdzieś tam. Radio, które leci. Szum ludzi, którzy są wokół. Rozumiesz, o co chodzi? Pracując w przetwórni owocowo-warzywnej, było tak głośno, że wszyscy chodzili w słuchawkach. Więc uwielbiałem Boga 8 godzin minus przerwa śniadaniowa, bo wtedy czytałem Pismo Święte. Wiecie, jaki był mój stan? Ja w ogóle fruwałem. Rozumiesz? W ten sposób uwielbiałem Boga. Łapałem tylko dech, pamiętam, takie mrożonki w ogóle rozwaliliśmy, tłukliśmy, bo to takie zmrożone worki w ogóle wyciągali tam po minus 30 stopni z malinami, z truskawkami. W ogóle ja pamiętam, że ja sił fizycznych napierałem z tygodnia na tydzień. Ja tymi worami, które ważyły po 30 kilo, podnosiłem je do góry, tłukłem o ziemię i krzyczałem w ogóle: słaby powie, czuję moc. Biedny wyzna, wszystko mam. Tam mnie nikt nie słyszał. Tam był taki hałas maszyn. Rozumiesz, że ja mogłem Boga uwielbiać po parę godzin. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś tak wykorzystywał czas. Do tej modlitwy nie potrzeba ci wielkiego skupienia. Ludzie mówią: muszę mieć skupienie. Ja mówię: nie do modlitwy adoracyjnej. Nie potrzebujesz tu żadnego skupienia. Potrzebujesz wykrzyczeć Jego potęgę,
Jego dobroć, Jego świętość. Potrzebujesz ogłosić, że jest najpotężniejszy. Potrzebujesz podziękować za to, co zrobił dla Ciebie. A pamiętasz dokładnie, co dla Ciebie zrobił. Rozumiecie? Codziennie możesz mu dziękować za to, co dla Ciebie zrobił. Nawet gdybyś miał za nowe narodzenie dziękować codziennie. I do tego nie potrzebujesz wielkiego skupienia. Modlitwa wiary. Ojcze, ja wierzę w Twoje słowa. Ojcze, Twoje słowa są jak młot, który kruszy skałę, jak miecz, który przecina najgrubsze węzły. Twoje słowa są pewne. Wierzę w każde Twoje słowo. Ja teraz ogłaszam w imieniu Jezusa, że każde słowo Boga jest prawdą, że nie ma takiego słowa, które by prawdą nie było. Ja ogłaszam, że każdy fragment mojego ciała jest zdrowy. Ja ogłaszam, że ja mam zdrowe kości, zdrową skórę, zdrowe mięśnie, zdrowe płuca, zdrowe oskrzela i tchawice, zdrowe serce i nerki. Ja ogłaszam, że jestem silny mocą Bożej potęgi. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że gdziekolwiek moja noga stanie, ta ziemia będzie mi poddana, a czegokolwiek się dotkną moje ręce, to będę miał w tym sukces. Modlitwa wiary. Modlitwa wiary. Co jest potrzebne do modlitwy wiary? Wiara. I znajomość prawdy. I wystarczy. Jesteś wykuty w prawdzie i wierzysz w tą prawdę. Co robisz? Proklamujesz. Modlitwa wiary. Nie potrzebujesz również tutaj wielkiego skupienia. Bo jak jesteś wykuty w prawdzie i wierzysz w tą prawdę, to jest coś, co należy do Ciebie. Ty po prostu ogłaszasz te rzeczy. Modlitwa ustanawiania. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że każda rzecz, która zostaje przeze mnie wypowiedziana, w tej chwili staje się realna. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa Chrystusa, że Kościół, na którego czele mi postawiłeś, będzie zdobywał ludzi dla Jezusa, że ludzie z naszych wspólnot będą uzdrawiać i uwalniać. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ustanawiam w tej chwili 2 razy większe zarobki dla ludzi w naszej wspólnocie i w zespole. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiam, że samochody ludzi nigdy nie będą się psuły. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiam, że dzieci wśród ludzi z naszego kościoła i zespołu będą zawsze posłuszne swoim rodzicom, że będą zawsze zdrowe i silne, że skończą studia i będą miały dobrą pracę i prowadziły biznesy. Modlitwa ustanawiania. Połączona na przykład w tym momencie z modlitwą wstawienniczą. Ustanawiasz rzeczy, które przynosi Ci Bóg. Czy potrzeba do tego wielkiego skupienia? Nie potrzeba. Można sobie to nawet wypisać na kartce. Tu nie ma żadnej atmosfery w tym. To człowiek Boży ustanawia rzeczywistość, biorąc z ducha i przynosząc do realu. On niczego więcej tu nie potrzebuje. Rozumiecie? Tu nie potrzeba zapalić kadzidełek. Naprawdę. Za czasów Jezusa nie mieli kadzidełek. On też nie miał grupy uwielbienia. Rozumiecie? Nie miał takich rzeczy. A żeby się wyciszyć, musiał wchodzić na góry. Więc naprawdę wokół niego był cały czas harmider. Cały czas kręcili się ludzie. Można być w pracy, iść do toalety, rozumiesz, i dokonać modlitwy ustanawiania. Bezceremonialnie i bezemocjonalnie. W ogóle ludzie myślą, że modlitwa polega na tym, że ty w ogóle musisz wejść w jakąś taką atmosferę emocjonalną i tak się jakoś tam, tak jakoś, tak się poczuć ciepło, tak miło. W ogóle większość takich modlitw to z duszy pochodzi. Duszewne takie są. My to takie potrzeby duszy, mamy takie potrzeby duszy. Mamy takie potrzeby, żeby nas pogłaskać, pomiziać, na kolankach poskakać z nami. Gdzieś tam, tak, ja to rozumiem, bo ja też tak, to każdy z nas tak ma. Wiecie, o co chodzi, tylko nie mylmy tego z modlitwą.
Ja zawsze mówię, chcę, żeby cię ktoś powiedział, dojdź do człowieka. Do człowieka. A nie w modlitwie do Boga i mówi, pomizień. Pomiłość dotykową do człowieka. Rozumiecie, po co to relacje? Właśnie po to. Nie mów do Pana, przytul mnie, tylko idź powiedz do brata czy do siostry, przytul mnie. Chrystus właśnie użyje go, żeby cię przytulić. A na modlitwę to ty się zajmij modlitwą. A nie mów, przytul mnie. Bo się zdziwisz. Albo sobie wygenerujesz coś. O, przytulił mnie. Tak mi dobrze się zrobiło. No dobrze, no to w porządku, tylko co dalej? No, co się zmieniło? Co się stało? O co tu chodzi dalej? Modlitwa poddania, czyli modlitwa powierzenia. Ojcze, ja poddaję Ci każdą myśl, każdą emocję i każdą decyzję, którą mam. Ojcze, poddaję Ci moje słowa, poddaję Ci moje czyny, poddaję Ci, Ojcze, moje koncepcje życiowe. Ojcze, ja chcę, żebyś Ty w tych wszystkich rzeczach czuł się swobodnie. Chcę, żebyś działał tak, jak zechcesz. Wierzę w każde Twoje słowo i w każdy Twój impuls. Poddaję Ci moje relacje z moją żoną. Poddaję Ci nasze życie seksualne. Poddaję Ci moją wrażliwość emocjonalną, Ojcze. Poddaję pod Twoją władzę moje ojcostwo. Ojcze, przynoszę Ci moją służbę duszpasterską. Ojcze, ja wiem, że Ty duszpasterzujesz przeze mnie. Moje słowa, które wypowiadam do ludzi wtedy, są Twoimi słowami. Poddaję Ci mój czas. Poddaję Ci każdy kontakt z drugim człowiekiem. To jest modlitwa poddania. Poddajesz mu każdy element i do każdego z elementów go zapraszasz. Nie ma takiej dziedziny, w której on nie rozgości się wtedy. Rozumiesz? On tam przyjdzie i będzie tam się gościł. Po prostu. Wtedy nie musisz się zastanawiać po prowadzeniu tego rodzaju modlitw, czy ty dobrze powiedziałeś, czy ty dobrze zrobiłeś, czy ty dobrze poszedłeś. Nie ma tych pytań, a czy na pewno tak należało? Prowadząc tego rodzaju życie modlitewne, nie ma tych pytań później. Nie ma też demonów, które przychodzą do ciebie i cię oskarżają. To zrobiłeś źle, tam postąpiłeś nie tak, tu zrobiłeś coś złego. Wiesz dlaczego? Bo wtedy spojrzysz, kiedy taki demon by przyszedł, to by spojrzał mu prosto w twarz i powiedział: łajco, przecież ja się modliłem modlitwą poddania. Co ty w ogóle gadasz tu? W ogóle won! Wiesz w czyim imieniu? Wiesz, co chodzi? To w ogóle rozumiesz, co chodzi? Bo ja się przecież modliłem w wierze modlitwą poddania. No jakże mógłbym popełnić błąd? No człowieku, to się nie... Robert, bo musi nie być życia modlitewnego, żeby poddać w wątpliwość w ogóle swoje działania. To w ogóle, żebym ja poddał w wątpliwość swoje działanie, to musi być w tej chwili, bo ja nie pamiętam, kiedy ja poddałem wątpliwość swoje działanie. Naprawdę, dawno nie pamiętam. Bo ja się modlę modlitwą poddania. Przecież ja dzisiejsze nasze spotkanie poddałem Bogu w modlitwie poddania. Moje słowa do was, gesty, miny, których nie widzę, bo ja się nie widzę, mam takie coś. Ale ja robię takie miny, jak trzeba. Bo ja poddałem moją mimikę twarzy w modlitwie poddania. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To jest modlitwa poddania. I tam jest amen na końcu. Niech tak się stanie. Modlę się w imieniu Jezusa. Zawsze jestem wysłuchiwany. Właśnie poddałem się. Modlitwa pokutna. Ojcze, przepraszam Cię za każdą myśl, słowo i czyn, które nie były na Twoją chwałę.
Ojcze, przepraszam Cię za zafałszowanie prawdziwego chrześcijaństwa w moim życiu. Ojcze, przepraszam Cię, że dzisiaj byłem wobec mojej żony jak cham. Przepraszam Cię, Ojcze, że nie posłuchałem tego, co do mnie mówiłeś. Że zachowałem się jak szczeniak. Boże, dziękuję Ci, że Ty w ogóle wybaczyłeś mi wszystkie grzechy w Jezusie. Że jestem oczyszczony z każdej winy, świadomej czy nieświadomej. Boże, wiesz, jeszcze nie potrafię sobie w mojej duszy radzić z różnymi rzeczami. Ale w ogóle potrzebuję Twojej korekty. Potrzebuję, żebyś mi pokazał, w którą stronę mam iść. Decyduję się na to, czego jeszcze nawet nie wiem. Otwieram się, Duchu Święty, na Twoje słowa korekty. Modlitwa pokutna. Kiedy świadomie przychodzisz do Boga z tym, co się stało złego w Twoim życiu, mając zupełną pewność, że zostaje Ci to wybaczone i że zostajesz pokierowany do prawidłowego funkcjonowania. Przez wiarę przyjmujesz korektę. Wielu mówi, no ale tak nie słyszę, co mi Bóg powiedział. Ty nie masz słyszeć. Ty masz zdecydować o pokucie. Ty się nie zajmuj sprawami Ducha Świętego. Jak czasami czytacie dokumenty różne, takie różnych instytucji, tam jest na przykład, co masz Ty wypełnić, tam jest napisane, to i to ma wypełnić urzędnik. Na przykład, jak skarbówkę dotyczacie, zgadza się, to Wy tam nie wpisujecie już nic, bo kto tam ma wpisać coś? Urzędnik. Czyli ten gość, któremu to oddajesz. Ty swoje wypełniłeś, a on ma swoje ramki wypełnić. I teraz jak ja się modlę, tak? To teraz ja podaję to dalej i mówię, to masz to, Ojcze. Ja nie wiem, co on tam w ogóle nawypisuje, ale wiem, że to się wcześniej czy później objawi. Zajmuje się swoją częścią, nie jego jakby rzeczami. To on, to są jego sprawy. Ja mu wierzę. Modlitwa proszenia, czyli modlitwa błagalna. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa w sprawie kupna tego samochodu. Ojcze, nie wiem, co teraz mam kupić. Nie mam tego w głowie. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Proszę Cię, żebyś mi to pokazał. Potrzebuję mieć informację, jaka to ma być marka, jaki to ma być model, od kogo to ma być kupione. Pomóż mi, Duchu Święty. Powierzę Ci tą sprawę. Wierzę teraz, że otrzymałem odpowiedź. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że wiem, jaki mam kupić samochód. Na prostej rzeczy. Modlitwa proszenia. Przynoszę jakiś temat, na który nie mam konkretnej prawdy. Nie masz zapisanej w Biblii prawdy, jaki masz samochód kupić. Jeżeli nie wiesz, jaki masz kupić samochód, to nie wiesz. Nie przyjąłeś do tej pory objawienia. Nie wiem dlaczego. Coś się takiego stało, że nie wiesz. Rozumiesz? A może masz taki umysł? Może twój umysł nie potrafi sobie wyobrazić tego. Może nie potrafisz swoim umysłem przyjąć. Co robisz? Przychodzisz do Boga w konkretnej sprawie. Prosisz Go o konkretną rzecz. O konkretne prowadzenie. Jak Go prosisz? Zgodnie już z prawdami Bożymi i zgodnie z wiarą. Czyli co? Co mówi prawda? Jeśli prosicie według Jego słowa, tak, to wiecie, że macie. Więc modlitwa proszenia jest zamykana tak tym, że ja wiem, że mam w tej chwili to, o co poprosiłem. Czy mam to w swojej głowie? Nie mam, bo dalej nie wiem, jaką mam markę samochodu kupić. Od kogo to w ogóle? Ale mnie już to nie obchodzi, bo ta modlitwa otworzyła mi drogę do tego, aby objawienie gładko weszło. I dzień później, może dwa dni później, może jutro, może pojutrze, nie wiem, będę wiedział, co ja mam kupić. Będę wiedział, co ja mam zrobić. Pojawi się to we śnie, pojawi się to w internecie, pojawi się to przez jakiegoś paskudnego grzesznika gdzieś na ulicy może. Ale nieważne. Ważne, że ja to odbiorę. Bo co zrobiłem?
zaniosłem modlitwę błagalną i powiedziałem na końcu amen. A kiedy ja mówię amen, a jest tam prawda i wiara, to wiecie, co się dzieje w niebie? Zaczyna się ruch. Twoje amen to jest włączenie guzika. Poszło. Rozumiesz? Dalej. Modlitwa ataku i obrony. Ojcze, dziękuję Ci, że dałeś mi władzę nad demonami. Dziękuję Ci, że w Chrystusie Jezusie posiadam absolutną władzę nad każdą mocą ciemności. A teraz mówię do Ciebie, szatanie. Jesteś zwykłym śmieciem. Nie posiadasz żadnej władzy nad moim ciałem i nad moją duszą. Nie możesz dotykać w tej chwili moich mięśni. Nie możesz dotykać moich oczu ani mojej twarzy. Nie możesz dotykać mojego umysłu. Jesteś zwykłym, przeklętym aniołem. Nie posiadasz niczego na swoje usprawiedliwienie. Jesteś pogrzebany razem ze zwykłymi grzesznikami. Nie jesteś nikim szczególnym. Niczym się nie wyróżniasz od innych. Jesteś teraz pod moimi nogami i będziesz robił to, co Ci rozkazuję w imieniu Jezusa. I to jest delikatna modlitwa. Zazwyczaj one nie wyglądają w ten sposób. Kiedy się bronisz, modlisz się w podobny sposób, ale w innym miejscu się ustawiasz. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że jestem chroniony przez krew Jezusa i przez zastępy aniołów, które mnie otaczają. Ja teraz ogłaszam, że żadna demoniczna siła nie ma do mnie dojścia. Ja teraz ogłaszam w imieniu Jezusa, że Boże aniołowie mnie chronią i bronią. Ja ogłaszam, że Bóg jest grodem warownym, w którym jestem ukryty. Ja ogłaszam, że teraz w imieniu Jezusa są uwalniane anielskie siły przeciwko zgrupowaniom demonicznym, które podeszły do mojego życia. Tam był atak, tu jest obrona. Stajesz w miejscu raz bezpośredniego ataku słowem, na poziomie władzy zaczynasz mówić, z drugiej strony stajesz w miejscu obrony. Kiedy proklamujesz, że Bóg jest Twoim obrońcą i ogłaszasz broń Bożą wystosowaną przeciwko wrogowi. O modlitwie skupienia już mówiliśmy. Modlitwa skupienia. Skupiamy się na Bogu albo na sobie. Ojcze, dziękuję Ci, że ja mogłem Cię poznać. Dziękuję Ci, że Twoja bliskość jest nieoceniona. Dziękuję Ci, że jesteś dla mnie Ojcem. Dziękuję Ci, że nasza relacja jest naprawdę czymś szczególnym. Pamiętam, jak przyszedłeś do mnie w więzieniu. Pamiętam, jak dotknąłeś mojego serca wtedy. Pamiętam, jak uczyłeś mnie czytać Pismo Święte. To były dla mnie niezapomniane dni. Dni, które zbudowały we mnie bardzo dużo i odbieram to jeszcze dzisiaj. Pamiętam, kiedy Agata się nawróciła. Kiedy została ochrzczona w Duchu Świętym. To były Twoje działania, Ojcze. Jesteś naprawdę wspaniałym Bogiem. I dalej. Boże, dziękuję Ci za to, że takim mnie stworzyłeś. Że mogłem Ciebie znać jeszcze przed założeniem świata. Że dzisiaj, żyjąc na tej ziemi, jestem człowiekiem, który będąc w Twoim duchu może naprawdę zrobić wszystko. Dziękuję Ci, że jestem mądry. Dziękuję Ci, Boże, że tak wiele potrafię. Dziękuję Ci, że za każdą rzecz, którą się wezmę, to zrobię ją naprawdę w dobry sposób. Boże, dziękuję Ci, że jestem miły ludziom, że w ogóle ludziom jest dobrze ze mną, że czerpią ze mnie Twoją miłość. Dziękuję Ci, Boże, za to. Przykład modlitwy, skupienia się na sobie. Te rzeczy się łączą, przenikają się nawzajem. Nie ma dla nich żadnej ramy. Wiecie, dlaczego mogę tutaj siedzieć i się tak modlić? Bo to jest dla mnie naturalna rzecz. W ogóle to jest naturalne. Ja tego nie muszę planować. Tego nie muszę, gdybyście kazali mi to powtórzyć, teraz ja tego nie powtórzę. Bo
to jest coś, co jest płynącą w ogóle wodą. Jest napisane, że z wnętrza waszego popłyną wody rzeki żywe. One popłyną. Tam nie będzie miejsca, w którym ty będziesz mógł coś na stałe uchwycić. Modlitwa z ciebie musi płynąć, a żeby z ciebie płynęła modlitwa, musisz nią żyć. Żyć. Przez cały czas. Musisz uczyć się używać różnych słów. Ja przyszedłem do Boga, powiedziałem, ucz mnie używać różnych słów. Jak ja posłuchałem, jak się modlą chrześcijanie, używając tych samych słów, ja mówię, Boże, jakie to jest w ogóle mono. Mówię, niech przyjdzie stereo do mnie. Rozumiesz? Ja nie chcę tak. Poszerz mnie, zrób coś ze mną. Wyjmij mnie z tego zaklętego kręgu. Modlitwa musi być dla was czymś tak naturalnym, jak ubieranie się, mycie. Ona nie ma być szczególną rzeczą. Rozumiecie to? Modlitwa nie ma być szczególną rzeczą. Ona nie ma być w ogóle jakimś zestawem schematów. Jeżeli będziecie widzieli, że w jednorodny sposób coś przeżywacie, to znaczy, że wkradł się tam gdzieś diabeł. Bo życia nie przeżywa się w jednorodny sposób. Chciałbyś codziennie jeść jedną i tą samą rzecz do końca życia? Cały czas tak samo? Jakby się czas zatrzymał? Chciałbyś wciąż słyszeć te same słowa od ludzi, którzy cię otaczają w tym samym tonie? Ludzie uważają, że Bóg to jest maszynka, Bóg to jest osoba. Osoba. Raz się idzie z nim na wojnę, raz się idzie w ogóle na palety. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To jest osoba. Raz na sportowo, raz w garniturze. To osoba. On bardzo ciebie kocha. Kocha twoją osobowość. Twoja osobowość musi być uwolniona w modlitwie. Nie bądź monotematyczny. Nie bądź mono w tym. Uwolnij osobowość. Osobowość uwolnij. Osobowość. Nie bój się otworzyć tego. Jakiś religijny człowiek to usłyszy, że ja wczoraj oglądałem serial i się modliłem, to powie, jak to? Nie wiem, jak mnie nazwie. To się okaże za parę dni, jak mnie nazwą. Rozumiesz, co chodzi, jak on miał nazwę. Chodzi o to, że to jest dla ludzi nie do przyjęcia, bo Bóg jest jakąś ramką, a to jest osoba. I teraz On, stworzywszy moją osobowość, największą radość odbiera z tego, że ja w modlitwie, w tą modlitwę wkładam moją osobowość. Rozumiecie? Osobowość. Czym jest śmiech w Duchu Świętym? Przecież śmiech w Duchu Świętym to jest jakaś reakcja. Na co to jest reakcja? W ogóle ludzie mówią, ja nigdy nie śmiałem się w Duchu Świętym. Ja mówię, wiesz, dlaczego nie śmiałeś się nigdy w Duchu Świętym? Dlatego, że ty jesteś spięty jak agrafka. Jesteś spięty. Ty uważasz, że Bóg jest jakiś. I dlaczego mu nie chcesz mu pozwolić na to, na przykład, żeby był, posłuchaj, inny, niż sobie wyobraziłeś. Wiesz czemu? Bo się boisz. Bo jakby się okazało, że on jest zgryfus, rozumiesz, jakiś, to twoje poczucie bezpieczeństwa spadłoby do poziomu minus jeden. Że zgryfus jest władcą wszechświata. Niestety jest. Wystarczy spojrzeć, proszę ciebie, na niektóre zwierzęta. Żeby stworzyć żyrafę. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko żeby żyrafę stworzyć. Żyrafę.
żyrafę. Żyrafa, człowieku, ma to do siebie, że jak się, wiesz, czy co się z nimi dzieje, że jak one wodę piją niektóre, te żyrafy z bajora, rozumiecie, to dostają wylewu do głowy, mają taką długą szyję i one tam umierają, rozumiesz, przy tym bajorze. Tak on zrobił coś, że to coś się napije z bajora wody i wylewu dostaje w ogóle, wiem, co chodzi, się potem robi nowe takie coś, powstaje, rozumiesz? Rozumiesz, że to, co trzeba mieć w głowie, że żyrafę stworzyć. Chlop o takich poważnych sprawach na przykład mówi, rozumiesz, żona odeszła, dzieci umarły, bydło pobite, wszystko okradli, proszę cię, mówi, a hipopotama widziałeś? No przecież mnie to rozwala, człowieku, takie rzeczy w ogóle, wiele. Facet w ogóle przeżywa dramat, a mówi, a krokodyla czaić? Cóż za piękne stworzenie. Zęby w dwóch rzędach w ogóle, wow, jaka skóra, wow. Człowieku, chlop, rozumiesz, żyga tragedią, rozumiesz, a ten mu opowiada, proszę ciebie, o hipopotamie. O hipopotamie. Teolodzy powiedzieli, och, to tak, to jest tutaj symbol kościoła, nie, to jest hipopotam. Hipopotam. To hipopotam. Bóg mu pokazał hipopotama, powiedział, Chiop, nie bierz tak poważnie śmierci. Nie bierz tak do siebie, Chiopek. Wyluzuj. Śmierć to nie koniec. Pokażę to za parę tysięcy lat tym ludzikom. Rozumiesz? To zgrywus na przykład. I w modlitwie się o tym dowiesz. Jeśli swoją osobowość otworzysz, tak będziesz zamknięty, to się nie dowiesz. Nie dowiesz się też, że to, co mówi, to i robi. Nie dowiesz się też, rozumiecie, wielu innych rzeczy, jeśli się nie otworzysz. Jeśli nie zrozumiesz, że jemu zależy na takim rodzaju relacji, to musi przez ciebie płynąć i musisz to ćwiczyć. Dlatego on ich uczył, uczył, uczył. On powiedział, to ojciec wasz jest, który jest w dodatku w niebie. Nie dość, że ojciec, to jeszcze w niebie. Masz ojca w niebie. Rozumiesz? Ojca w niebie. Co to znaczy? Wszystko możesz załatwić. Wszystko. Ojca w niebie masz. I on ma imię. I ono jest inne. I moc jego może tu wstąpić. On ich tego uczy w tej modlitwie. I nie bój się jego woli. Bo jego wola jest dobra. I tak jak w niebie ona jest dobra, tak na ziemi jest i możesz ją ściągnąć. On ich tego uczy, tego uczył. Nie po to, żeby to powtarzać. Rozumiecie? On ich tego uczył. Nie zamykajcie się w schematach. Nie słuchajcie też ludzi, którzy wam wytyczą jakiś jeden taki kierunek modlitewny. Bo ja to mam z Bogiem, taką relację, taką w ogóle. Ja naprawdę osobiście znam osobę, która w ogóle Bogu kwiaty kupowała. Prawie robiła herbatę. Ja nie mówię, że źle. Niech robi, tak? Jak ktoś tam mi to pomoże terapeutycznie na jakimś odcinku, w porządku, siadam, robię Bogu kawę, pytam, słodzisz, Panie? Słyszę w duchu, nie, bo jestem na keto. Wiesz, o to chodzi, wiesz? I taka, i leci rozmowa. Jest w porządku. Jeśli ci to pomaga terapeutycznie, bardzo dobrze, bo współdziała ze wszystkimi ku dobremu. Rozumiesz, o co chodzi? Ale na litość boską nie zrób z tego schematu, nie napisz książki, nie ucz tego nikomu. Rozumiesz? Bo on z drugim będzie miał inną relację. Inną. Są różne relacje. Wczoraj na tym serialu na przykład widziałem relację w małżeństwie. On mówi w ogóle tak. Płyniemy na zachód. Tak? A ona mówi do niego, żona tego Ragnara, mówi, to zabierzesz mnie ze sobą. On mówi, nie zabiorę cię, zostajesz z dziećmi w domu. I ona ma focha. I teraz posłuchaj, jak miała focha kobieta wikingów. Kobieta wikingów miała takiego focha. Wyszła do drugiego pokoju, wzięła taką tarczę z taką kulą żelazną tutaj i przyłam mu w łeb. Tą tarczą. Ty, mówi, taki mu kopa, człowieku, zapogrzebasz i go w ogóle, wiesz. No nie, on wstaje jej boksa z kolana, rozumiesz? Ty, ja mówię, leją się, a w ogóle kochają się, czyli wikingowie, rozumiesz? No, takie, żona wiking i mąż wiking. No nie? I wyskakuje mały wiking w ogóle i mówi tak. Kurczę, musicie się kłócić, jest tak późno. Ten leży z okiem podbitym, on
uchwalona, wiesz o co chodzi, ja mówię, szok, w Polsce rozwód od razu, sąd, ty, a oni się pokłócili, wiesz, wikingowie się pokłócili. Ja mówię, jaka jazda, wyłożyła mu starczy metalowej w oko. Mówi, pamiętasz, kto ci uratował życie, ty taki, nie taki, wiesz. Ja mówię, kurczę, jaka żona. Szok. Wiesz, i co? Jaki schemat? A oni się kochają na zabój. W ogóle, wiesz, jedno za drugie życie było oddało, a tak się kłócą. A u nas, proszę ciebie, powiesz, wiesz, ty, co tam dzisiaj tam zębów nie umyłeś, wiesz, jak mnie zraniłaś. Taki jest dzisiejszy czas. I ktoś żyje w dzisiejszym czasie i on tak zraniony jest, bo nam powiedział, że zębów nie umył, wiesz, o co chodzi. I on jest zraniony i on mówi, ja muszę z terapeutą porozmawiać. W ogóle, wiesz. To tak samo, jak ktoś w ogóle ma jakiś tam element życia modlitywnego i zaraz wszystkich będzie przekonywał, to taki to ten Bóg jest, bo ja tak się z nim spotykam, bo mamy takie, a ktoś ma inne, nie takie. Bo jest i taka modlitwa, taka, a jest taka modlitwa, to się bierze miecz i się nie dzieleje. A jest taka, to się buduje, a jest taka, to się rujnuje. Rozumiecie? Bo to jest prosechomai, skierowanie na osobę, na osobę. Na największą osobę w całym wszechświecie. I to musicie trenować. Jak dzisiaj wrócisz do domu, to powiedz, naucz mnie modlić się. Jestem tyle lat nawrócony. Naucz mnie modlić się. Chcę się nauczyć modlić, tak jak się nigdy nie modliłem. Chcę się tak modlić, Boże mój, żebym niczego lepszego nie potrafił w życiu zrobić. Chcę być tytanem modlitwy. Chcę być skierowany na Ciebie 24 godziny na dobę. Boże mój, naucz mnie modlić się. Naucz mnie zasad Twoich. Pokaż mi, w jaki sposób mam postępować. Naucz mnie otwierać się na Ciebie. Naucz mnie swoją osobowość pokazywać. Boże, naucz mnie. Boże, naucz mnie, jak mam odpędzać demony lęku ode mnie. Boże, ja chcę się otworzyć. Boże, ja nie mam żadnych skrupułów na to. Zobaczę, co się będzie działo. Wyjdź poza schemat, powiedz, wyprowadź mnie z tego kanału. Wyprowadź mnie z tego schematu. Wyprowadź mnie stąd. Często jak oglądamy ruchy przebudzeniowe gdzieś, na przykład Toronto, Blessing, czy coś takiego, to mówimy, co to się dzieje. To są ludzie, którzy po prostu się pootwierali na różne formy modlitwy. Rozumiecie? Różne formy modlitwy. Modlitwa. Różne formy. Każdy z was jest w stanie w tym popłynąć. Każdy z was. Nie ma takiego z was. Nie każdy z was koniecznie będzie człowiekiem, który będzie wielkim wstawiennikiem. Nie każdy z was będzie w stanie zmieniać swoją modlitwą rzeczywistość narodów. Ale na pewno każdy z was nawiąże taki kontakt z Bogiem, który w każdej dziedzinie waszego życia dokona potężnych zmian. Potężnych zmian. Czasami tak było u mnie, że na jakimś elemencie modlitwy byłem zawieszony parę tygodni albo parę miesięcy. Tylko na jednym etapie, na jednym module modlitwy. Na przykład tylko modlitwą wiary się modliłem. Tak było. Tylko modlitwą wiary. Nie było innych modlitw. Nie było innych modlitw. Jak upadłem w ogóle, to mówiłem, Boże, Ty wszystko wiesz. I dalej modliłem się modlitwą wiary. I proklamowałem Jego słowa, Jego słowa, Jego słowa, Jego słowa. Uczyłem się też nie mówić nic. Uczcie się też tego. Usiądźcie sobie wygodnie w waszych domach i powiedzcie, chcecie doświadczać teraz. I zostańcie tak. Albo powiedzcie, kochaj mnie. Kochaj mnie teraz. Jak mnie stworzyłeś, to mnie kochaj. Kochaj moje nogi. Oko. Rozumiecie? Kochaj mnie. A innym razem mu coś zagrajcie. Nie umiesz grać, nie szkodzi. Nie szkodzi. Bardzo mnie ujęło jeszcze raz w tym serialu o Wikingach, że ten ich Bóg sobie jedno oko wyjął.
Odyn wyjął sobie jedno oko. I tak sobie myślałem, mówię, co ja się tak wzruszyłem, że on sobie te oko wyjął. Tak w ogóle siedzę, w ogóle wiem, powiem, bo ja nie wiem, mówię, oglądam sobie, modlę się, mówię, ten powiedział w ogóle, że Odyn sobie wyjął jedno oko, żeby zyskać mądrość. Ja mówię, co to w ogóle jest? A ja siedzę w ogóle, wiesz, łzy mi lecą z oczu, mówię, o co chodzi w ogóle? I Duch się tutaj mówi, ja taki jestem. Ja jestem w stanie nie widzieć różnych rzeczy. Aktem mojej decyzji. Ja nie widzę, czego nie chcę widzieć. Nie widzę, czego nie chcę widzieć. Nie widzę, czego nie chcę widzieć. Nie widzę grzechów. Niektórzy mówią w ogóle, jak słyszą, że Bóg nie widzi grzechu, to mówią, nie, Bóg widzi grzech, tylko że On wybacza. Ja mówię, nie, nie widzi. Bo on na Niego nie patrzy. Patrzy na Jezusa. Bo on kocha Jezusa. On nie widzi grzechu. Dlatego, że znowu mówię, Boże, Ty wiesz wszystko. I się modliłem modlitwą wiary, uwolniałem wiarę. Innym razem to była modlitwa, przez kilka tygodni potrafiłem tylko gromić demony, nic więcej. A innym razem było tak, że cały czas chodziłem w uwielbieniu. Rozmiękczało mnie to w ogóle do granic możliwości. Chodziłem w ogóle, łzy ze mnie kapały w ogóle litrami. Dzień, dnia tylko uwielbiałem Boga. Rozumiesz? Otwierało mnie to. Wszystkie twarde miejsca we mnie puszczały. Wszystkie twarde miejsca. Jak przychodziło jakieś oskarżenie diabelskie, mówiłem wol i dalej uwielbiałem Boga. Nic z tym nie robiłem, nic. Nic z tym nie robiłem, nic. Nic. W ogóle nic. Rozumiecie? Proszę was o to. Rozwijajcie wasze życie modlitewne. Nie pozostawajcie na tym. Módlcie się, powiedzcie, ja chcę być tytanem modlitwy. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się o nas wszystkich. Ojcze, ja chcę, żeby te słowa docierały do każdego z nas. Ja chcę, żeby te słowa przenikały każdego z nas. Ojcze, Ty zawsze wysłuchujesz mnie. Ojcze, ja potrzebuję tego, aby nasz Kościół i ludzie z zespołu, Ojcze, byli ludźmi modlitwy. To jest mi potrzebne, Ojcze. Ja nie potrafię inaczej budować. Ja nie potrafię inaczej, Ojcze. Ja nie jestem w stanie inaczej tego robić. Ojcze, ja modlę się teraz, abyśmy byli ludźmi, którzy wyjdą z Boża wszelkich schematów, których nabyli do tej pory. Ojcze, ja modlę się. Pomóż nam wyjść z tych schematów. Poprowadź nas w takie głębie modlitewne, w jakich jeszcze nigdy nie byliśmy. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie otwierali całe swoje serca i uwalniali swoją osobowość w modlitwach. Modlę się o to. Ojcze, ja usuwam w tej chwili każdą demoniczną siłę lęku, każdą demoniczną siłę zawstydzenia, wszelkie duchy religijne i duchy humanistyczne. Ja odsuwam od życia modlitewnego ludzi z Kościoła i zespołu w imieniu Jezusa. Ojcze, przyjmujemy te słowa jako Twoje słowa i my wydamy stukrotny plon, Ojcze. Amen. Amen. Amen.